Siemaneczko, witam Was na kanale Dream Hunter. Jestem właśnie w drodze do Fenit. Możliwe, że chwilkę polatam z wykrywką, ale docelowo dzisiaj jadę na ryby. Jedziemy na wieczorny przypływ, właściwie już można powiedzieć nocny, gdyż będzie ciemno, jak będzie góra wody. Po cichu liczę na śledzia, aczkolwiek w tym roku jest bardzo ciepło, więc może go nawet i wcale nie być, gdyż on potrzebuje zimnej wody. I nie będę tam sam. Ma być mój serdeczny przyjaciel Gumiś i ma być Kit Angler, do którego kanału link znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli będziecie mogli i chcieli, wrzućcie mu tam słupka. Chłopak naprawdę, mimo młodego wieku, ma naprawdę duże zacięcie na łowienie ryb. Ja postaram się jakoś mu w tym pomóc, zabierając go w kilka miejsc, gdzie zazwyczaj my jeździmy na ryby. Niech chłopak zobaczy, jak to jest walka z dużymi rybami na łodzi czy na klifach. Aczkolwiek jego tata, za co wielki szacunek dla niego, stara się zabrać go co weekend gdzieś na ryby, jakieś wypady mu organizuje, więc naprawdę wspiera syna w tym, co robi. Wy również możecie go wesprzeć, także wpadajcie do niego, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczyska na miejscu na Fenit. Trzymajcie się. Ja, kochani, już na miejscu. Tam na tamtym moście będę łowił, ale póki co jeszcze wyskoczę tu na plażę na chwilkę zobaczyć. Z detektorkiem tam mój kolega już śmiga. Zobaczymy, czy coś wykopał, czy nie. Zobaczymy, może coś na szybkiego wpadnie. Jak nie, to lecimy na rybki. Do zobaczyska przy pierwszym dołku. Pierwszym sygnałem na plaży okazała się strasznie zjedzona 5-centóweczka. No dosłownie nic się nie da z niej już odczytać, ale widać, że jest to 5 centów po wielkości. A tutaj kolejny dołeczek, proszę. Jest krągłość. Podejmuję to przy Was, zobaczymy, co to. Albo nie zobaczymy. Kompletny zajazd. Krągłość jest. I to wszystko. Lecimy dalej, a za chwilkę ruszam na połowy. My już tutaj rozstawieni, jedna wędka na grunt, druga na zestawie. Przyjechał młody, tutaj z kanału Kid Angler, tak jak mówiłem. Link do jego kanału wrzucę Wam w opisie filmu. Tutaj młody dla Ciebie, naszyweczka i naklejeczka. Dziękuję. By Ci się powodziło. Także pamiętajcie, wbijajcie do niego, dawajcie słupki, dawajcie lajki. I będzie wszystko dobrze. A teraz ja obiorę to, co wygrałem w konkursie. Tutaj naklejeczki, zestawiki gruntowej przynęty. Zobaczymy, jak się spiszą. Ręcznie robione. Tutaj o, bardzo ręcznie robione. Przez kolegów. Witam tu widzów. Także lecimy dalej. Zobaczymy, czy uda coś się złapać. Zapraszam po Kid Angler. Dostaniecie link w opisie. Pamiętajcie, wbijać do niego. No i w międzyczasie, oczekując na jakiekolwiek brania, chłopaki się pozjeżdżali. Ja pokażę Wam port. Chociaż kawałeczek ten, w którym jesteśmy. Dać łódeczek, jachcików jest dość sporo. Kiedyś można było wejść tam bardziej na port łowić, w tej chwili jest to zakazane, coś tutaj budują. Ale przyjeżdżamy tutaj od lat i naprawdę wiele ryb już tutaj żeśmy złowili. Bardzo fajne miejsce, ogólnie port zbudowany przez firmę Liber. To jest firma, która wykonuje dźwigi i takie rzeczy, naprawdę duże konstrukcje. Kiedyś może będzie okazja, to Wam pokażę, jak wygląda transport tego. To też wygląda całkiem zacnie. Tutaj można cały port obejść. Ja Wam wrzucę filmik, który robiłem tutaj dronem w ciągu dnia. Tutaj jest pomnik syreny. Tam dalej domki rybaków. Już poławiają tutaj cały czas kraby. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Liczę po cichu na flądrę, na kongera. Może wejdzie śledź. Więc włączymy się, jak uda się coś złowić. Do zobaczyska. Pierwszy przyłów dzisiejszego wieczoru, krabik, maluda, zaraz wróci do wody, bardzo mu się spieszy, ale coś się udało złapać w końcu, ale zaczyna się drobnica pokazywać, więc może niedługo coś się uda wyciągnąć. Do następnego. Chwalić się nie ma czym, ale pierwsza ryba jest, jest nas tutaj sześciu,
pierwsza ryba dopiero wpadła po 2 godzinach. Normalnie szok, mały polok, za chwilkę wróci do wody. Ja podkładaj za ryb! Pierwsza ryba w tym roku chwycona. I pojawiła się ryba numer 2. Gumiś, uśmiechnij się. Proszę, proszę. Mamy kolejną. Lecimy dalej. No i Kid Angler złapał pierwszego dzisiaj śledzia. To jest nadzieja, że może coś się jeszcze ruszy. Woda zaczyna już schodzić. Więc zobaczymy, czy coś z tego dzisiaj będzie jeszcze, czy już nie.